Jarmark się kończy, a miasto Gdańsk roni łzy. Znawcy jarmarku Świętego Dominika powiadają, że największym wrogiem jarmarku jest upał, bo wtedy wszyscy siedzą na plaży, a umiarkowana pogoda nawet z przelotnym deszczem zachęca do odwiedzin, między innymi jarmark Świętego Dominika, podobnie jak ogród zoologiczny. A więc ten deszcz jest symbolem raczej tego, że Gdańsk płacze, bo kończy się jarmark. Tegoroczną 756. edycję jarmarku Świętego Dominika organizator, czyli Międzynarodowe Targi Gdańskie, zalicza do bardzo udanych. Nie mówimy, ile osób odwiedziło jarmark Świętego Dominika, mówimy o 6 milionach odwiedzin z tego względu, że niektóre osoby wracają na jarmark, bo jest to tak fantastycznie, że jednokrotne przyjście to zbyt mało. Czyli 6 milionów odwiedzin, a jeżeli mówimy o takich liczbach charakteryzujących jakieś obecność, frekwencję na jarmarku, to pod jarmarkową bramą przeszło 300 tysięcy osób. Podczas ceremonii zamknięcia przyznano Grand Prix w kategoriach produkt rzemieślniczy i produkt spożywczy. Jury miało w czym wybierać. Może nie każdy to zauważa, ale my jako komisja żeśmy zauważyli dużo nowości, dużo takich nowych produktów. Cieszyły nas na pewno bardzo nasze produkty regionalne, oryginalne, wyroby ręczne. No i tego było sporo. Ciężko było wybrać nagrodę. Panie i panowie, jarmark Świętego Dominika Anno Domini 2016 uważam za zakończony.